właśnie mnie z pani Katarzyna Niklińska, autorka... Kuklińska, autorka, przepraszam bardzo. Nic nie szkodzi. Autorka filmu dokumentalnego startującego w tegorocznym konkursie naszym filmowym. Film nosi tytuł Carpe Diem. Ja zacznę od takiego pytania do pani. Dlatego film nosi tytuł Carpe Diem właśnie. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że film został przez panią zakwalifikowany do dokumentu, ale startuje w kategorii amatorskiej. Jednak po obejrzeniu dotychczasowych filmów odniosłam wrażenie, że on jest tak bardziej z pogranicza dokumentu, aniżeli filmu amatorskiego. Dlaczego Carpe Diem? Tak nazywa się klub. Mhm. Widać było podczas projekcji filmowych, że ludzi, który zrzesza ten klub, łączy pasję. Pasja dzielenia się twórczością literacką, która jest bardzo silna. Niezależnie od tego, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Jak wy na co dzień funkcjonujecie? Czy wy się bardzo często spotykacie? Czy to tak jak pani mówiła w filmie, to jest ostatnie niedziele w miesiącu? Nie. Raz w miesiącu odbywają się tak zwane wieczory poetyckie dla publiczności. Mhm. Do tych wieczorów są oczywiście trwające minimum przez miesiąc czasu warsztaty, tak zwane próby roboczo, zwane podczas których uczestnicy spotykają się, dostają teksty o określonej tematyce, do których jest układany scenariusz i oprawa muzyczna. Bardzo zabrakło mi właśnie akcentu muzycznego w materiale filmowym, ale ograniczony czas trwania filmu niestety nie pozwolił, ażeby zawrzeć tam więcej. Mm-hmm. Zatem spotkania odbywają się raz w tygodniu przez około 2 godziny, podczas których spotykamy się w różnych miejscach, ponieważ nie mamy stałego swojego lokum, stałego miejsca. A skupia te osoby wrażliwość na sztukę. Nie tylko na twórczość poetycką, ale również wrażliwość na drugiego człowieka, na piękno, na dobro i na chęć obcowania z innym człowiekiem. A ile osób zrzesza w tej chwili pani klub? To jest trudne pytanie do odpowiedzenia wprost, bo wiem, nie ma prowadzonego jako takiego rankingu. Może określę tak. Strona klubu na Facebooku liczy w chwili obecnej 29 osób, ale w ciągu istnienia klubu, czyli 2 lat, przewinęło się już ponad 40 osób. Mhm. Dlaczego pani się zdecydowała wysłać ten swój film na nasz festiwal? Impuls i materiał był realizowany na tak zwanego wariata, mówiąc kolokwialnie. Mhm. O festiwalu w ogóle dowiedziałam się rok temu. W zeszłym roku postanowiłam, że za rok postaram się tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Ale nie planowałam, że przyjadę tutaj już z własnym materiałem. W tym roku, w miesiącu maju, końcówka maja, na początku sesji egzaminacyjnej, dowiedziałam się o konkursie, przejrzałam wszystkie materiały, jakie już miałam zrealizowane dzięki współpracy lokalnej telewizji kablowej, współproducenta całego obrazu, dzieła.
przejrzałam dostępne materiały i stwierdziłam, że może na ich podstawie uda się coś zrealizować. Nie mając pomysłu ani na scenariusz, ani na jakąś koncepcję, z dostępnych materiałów, ucząc się wszystkiego, na czym polega synopsis, terminologii filmowej, która była mi zupełnie obca, starałam się spełnić wymogi regulaminowe i dosłownie na dzień przed terminem upływającym zgłaszania materiałów filmowych udało się nam zrealizować nagranie dzięki właśnie bardzo dużej współpracy, pomocy i wsparciu producenta, czyli telewizji Skorpion. Jak pani odbiera nasz festiwal? Pozytywnie, choć jak mówię, pierwsze 24 godziny to był lekki chaos. Powie mi pani jeszcze jedną rzecz. Jaki pani osobiście ma duży dorobek twórczy? Bo ja wiem, że pani też pisze swoje teksty. A skąd pani to wie? Nigdzie nie było takiej informacji. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że to wynika z tego względu, że osoby, widząc ten materiał, że się tym zajmuje, z góry zakładają, że no, sama pisze. I przepraszam za to, bo ja też miałam takie wrażenie, dlatego... Ale to nie ma za co przepraszać. Dlatego też zapytałam. Nie, ja zupełnie nie piszę wierszy. Nie mam do tego talentu, mało tego. Uważam, że te osoby, które piszą, nie powinny za żadne skarby świata prezentować publicznie swojej twórczości. A mogę się zapytać, dlaczego pani tak myśli? To jest, wydaje mi się, zbyt ich emocjonalny stosunek do dzieła. One będą starały się przekazać to w takiej formie, w jakiej to tworzyły. Poza tym bardzo są związane emocjonalnie z tym tekstem i to powoduje większy stres, większe emocje. Osoba postronna musi przetworzyć dane słowo na swoją wizję, na swój odbiór i powalczyć trochę z tym tekstem. Czasami znaleźć w strofach wierszy zupełnie coś innego, niż autor miał na myśli. Pani film też udowadnia, że w poezji można zauważyć pasję w oczach, można. W oczach ludzi, w tekstach samych i zachować to dla siebie. Ja prywatnie powiem pani, że ja się bardzo cieszę, że pojawił się tego typu film amatorski właśnie u nas, bo ja też sama piszę. A gratuluję. Sama tworzę, więc bardzo się cieszę, że taki film też się u nas pojawił na festiwalu i o więcej takich filmów. Dziękuję pani bardzo serdecznie za rozmowę. Proszę bardzo, a ze swej strony chętnie otrzymam teksty pani autorstwa do wykorzystania na którymś wieczorku poetyckim. Bardzo dziękuję. Miło mi było poznać. Nie